jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski, razem ze mną Ziemowit Kostakowski. Witam serdecznie, piąteczka, po chwili milczenia już jestem i oddaję się do dyspozycji młodego Kuby Wojewódzkiego. Ziemowit, miała być prawa ręka szczęka kapeli Pęka, a tu pękła, ale twoja ręka. A tu pęka moja ręka. Tak. Słuchaj, no na początku nie chcę zadawać ci pytań, po prostu daj krótki komentarz do tego, co się stało w oktagonie. Przepraszam wszystkich widzów, których zawiodłem i wszystkich dobrych chłopaków, którym nie wszedł kupon przez mój lekceważący stosunek do samej walki. Nie przygotowałem się w ogóle, jeżeli chodzi o treningi, zlekceważyłem rywala, dlatego biorę odpowiedzialność za porażkę, pycha kroczy przed upadkiem i mój przykład może być doskonałą egzemplifikacją tego, jak w krótkim czasie można rozbudzić nadzieję i poruszyć serca i w jedną minutę, w półtorej minuty to wszystko obrócić w gruzy i potem roller coaster odbudowujemy od nowa, więc ja, jeżeli chodzi o moją osobę, to nie mam żadnych usprawiedliwień, obwiniam tylko siebie za tę porażkę, biorę za nią pełną odpowiedzialność. Jestem po rozmowach z włodarzami federacji, z Bartkiem Szubą i z Kasiuszem i w wakacje planujemy rewanż w lipcu, także... 2 lipca, tak? Dokładnie, 2 lipca, także mogę to tak alegorycznie przedstawić, tu jest sportowy kanał, to sportową alegorię zaprezentuję. Finał Ligi Mistrzów z Jurkiem Dudkiem w bramce Liverpool, 0-3 przegrywający w pierwszej połowie w finale Ligi Mistrzów. Milan prowadzi 3-0, Liverpool przegrywa 0-3, tragiczna sytuacja, 3-3, potem rzuty karne, wygrana Ligi Mistrzów przez Liverpool, obrót sytuacji o 180 stopni. Taki scenariusz byłby wymarzony w tej sytuacji. Ziemowit, tylko że Milan nie liściował swoich rywali, a ty jednak swojego rywala tłamsiłeś, czy to na face-to-face, czy to na konferencjach, i to też chodzi o to, że dałeś taką otoczkę, że ty go rozniesiesz, że ty go zabijesz. Ty sobie ustawiałeś już drugi pojedynek z kamerzystą, a tu jednak się okazało, że ten mały, chudy Jaś Kapela to była no aktualnie wtedy przeszkoda nie do przeskoczenia. Tak, to tak jak jest zbiór poezji dotyczący Umberto Eco i tam jest taki wiersz o kamyczku w bucie Umberto Eco. To oczywiście Zbigniew Herbert, prawda, pionier prawicy i poeta, pisał o Umberto Eco w tym wierszu. Kamyczek, który cały czas w tym bucie uwierał, tak naprawdę przeszkodził w zdobyciu wszystkich laurów i trofeów. No i u mnie, ja skupiłem się na wszystkim wkoło, czyli na oprawie medialnej, na show, na kontakcie z dziennikarzami, na budowaniu własnego wizerunku, a nie skupiłem się na tej kropce na D, na tej wisience na torcie, a w zasadzie na tym najważniejszym elemencie, czyli na przygotowaniu do walki. I tu po prostu górę wzięła moja próżność, moje parcie do kamery. W pewnym momencie już ten ładunek emocjonalny, który uzyskałem, był zbyt duży. Zacząłem się w tym wszystkim gubić. Na ważeniu już nie wyszedłem do dziennikarzy, zjadał mnie stres. Na przykład mój dobry przyjaciel Mikołaj Jaok Janusz miał ze mną wychodzić do oktagonu, ale się tak nawyzywaliśmy 2 dni przed i teraz siedziałem z nim ostatnio i rozmawialiśmy o tym i powiedział mi po prostu, że psychoza się już włączyła 2 dni przed, osaczyłeś się już, że wszędzie są wrogowie, stres, napinka i zawiodłem. Ja po prostu przepraszam jeszcze raz wszystkich i w lipcu mam szansę odzyskać honor, także no zobaczymy jak to będzie. Przygotowania zapowiadają się ciężkie, muszę tylko dojść do pełni zdrów, to są 2 tygodnie. Bardzo dużo osób się do mnie odezwało, które chcą poświęcić się przygotowaniu mojej osoby, bo traktują to również jako osobisty policzek dla nich i 2 tygodnie i zapraszam Hubert już na salę. Postanowiłem teraz i mówiłem też o tym w wywiadzie z Mateuszem Kaniowskim, że wszystkie wywiady z dziennikarzami to już będę udzielał tylko po treningu na macie, żeby zachować tę równowagę między występami medialnymi a trenowaniem, bo ewidentnie ten balans został zachwiany u mnie i nie chcę, żeby to się powtórzyło teraz w przypadku rewanżu z Kapelą. Spadła na mnie duża fala krytyki, ona jest zasłużona, ja ją przyjmuję, do lipca będę z nią pokornie żył. Takiej lekcji pokory, jaką teraz dostaję, to dawno nie dostałem i myślę, że to może być dla mnie naprawdę nauczka, która w przyszłości może zaprocentować ogromnym sukcesem, także tutaj bez żadnej załamki, bez żadnych jakichś negatywnych myśli, staram się skupiać na plusach i iść do przodu. Ziemowit, dużo osób mówiło, że jeszcze takiego upadku nie było. Pan Cogito, nie Umberto Eco, tylko Pan Cogito, jeżeli chodzi o te wiersze Zbigniewa Herberta, rozumiem. Przejdźmy do tego, co chciałem powiedzieć, że takiego upadku jeszcze w polskim internecie nie było. Jaś Kapela był tłamszony przez wszystkich, wyzywany, oczerniany, poniżany. I ty z tą osobą przegrałeś i dużo osób właśnie mówiło w internecie, ja śledziłem Twitter, ja śledziłem komentarze, zrównali się z ziemią, totalnie.
czułeś się w pewnym momencie, że nie wiem, czy ktoś stracił więcej w internecie niż właśnie ty w tym momencie, wtedy? Nie pierwszy raz, kiedy spotkałem się z ostrą falą krytyki i hejtem w mojej karierze medialnej, która w zasadzie trwa już prawie 10 lat, bo mam 28 lat. Od 18 roku życia już zacząłem prowadzić Piast TV. Moje pierwsze materiały są z 13, z 14 roku na YouTubie, 12. Więc z dużo większą falą krytyki spotkałem się jednak po rozstaniu z Telewizją Polską w tamtej otoczce skandalu. Wtedy spotkałem się z potężną infamią, nie mogłem znaleźć pracy w zawodzie i w ogóle miałem problem znaleźć pracę gdziekolwiek, bo narobiłem tyle kipiszu i przypału w internecie, a nazwisko było nośne, więc wtedy sobie poradziłem, to myślę, że teraz też sobie poradzę. Pamiętajmy, że to jest freak fight, od miłości do nienawiści dzieli jeden krok i tak samo w przypadku relacji damsko-męskich, jak i relacji fanów i zawodników, więc karta się w każdej chwili może odwrócić. Ja na własne życzenie zmarnowałem bardzo duży potencjał, który stał, gdybym wygrał tę walkę, ale może taki był scenariusz przez Pana Boga rozpisany, wygrałbym, popadłbym w pychę, gdzieś bym na melanżu się zaćpał, umarł, po prostu stracił kontakt z rzeczywistością. Może taki był los, żebym tutaj się wywrócił, taki jest scenariusz, żebym tutaj się wywrócił mocno i stał dwukrotnie silniejszy. I też pamiętam, jak traciłem tę pracę w Telewizji Polskiej, o dużo osób mi wieszczyło koniec jakiejkolwiek kariery, możliwości wypowiedzi publicznych, a jednak cały ten pierwszy sezon w Prime MMA Show przeszedłem, mi się wydaje, w bardzo fajnym stylu, tylko to zakończenie jakby marnuje cały ten potencjał, ale już niejednokrotnie wieszczyli mi koniec kariery, upadki, braki możliwości rozwoju i odbicia się od dna i zawsze udawało mi się to po jakimś czasie odbudować i myślę, że teraz też czas leczy rany, Pantarei, wszystko płynie, jak pisał Heraklit z Efezu i zobaczymy, jak to będzie w lipcu. W lipcu to już jest walka o honor. Wszystko. Tak jak zawsze Polacy na mistrzostwach. Jest mecz otwarcie, mecz o wszystko i mecz o honor. To u ciebie już jest, ten mecz o honor już chyba ostatni. Nie, no to wtedy tak, to już gdybym wtedy odniósł porażkę, no to wtedy już znikam z internetu, no bo to już, prawda, wtedy ta Irlandia chyba i zmywa, tak jak mi Komorowski kiedyś życzył, ale nie, tak, to już walka o honor i to... Ja trochę poprawię kadr, słuchajcie, bo ja tu jestem dobrze. Sam, o, ale mamy piękny budynek z tyłu, fajny kadr. Jesteśmy w ogóle na Placu Zbawiciela, tak. W samym centrum Warszawy, dzisiaj street video. Powinien być plac odkupiciela, tak, chyba. Odkupiciela, no ale też muszę głowę posypać popiołem, ten worek pokutny trzymać cały czas na szyi, gryźć się w język, uczyć się, prawda, odnajdywania w nowej rzeczywistości. I tu ci przerwę, Zimowi, nie lubię tego robić, ale tu ci przerwę, się gryźć się w język. Ty jesteś osobą, która bardzo ładnie operuje słowem, która fajnie pokazała się właśnie w mediach, w tych wszystkich programach. Nie uważasz, że może ta walka nie jest dla każdego? Nie każdy musi się bić. Nie lepiej byś się odnalazł właśnie w czymś takim? Mówię w słowie. W samej jakby publicystyce czy pracy. Załóżmy, nawet jakieś programy robisz do Prime'u, fajnie ci to wychodziło, fajnie to robiłeś, także no nie każdy musi się bić. Złożyłem tę propozycję Tomkowi Bezrąkowi, jak i Bartkowi Szubie, których pozdrawiam. Kas już też wie o moich, prawda, anonsach zawodowych. Także oczywiście moja mama też tak mówi na przykład, że słuchaj, może po prostu nie masz głowy na ten oktagon, zawsze jesteś mądry, no ale tu akurat tracisz mądrość, nie? Więc no po prostu, nie, no tak bywa, więc tak, to jest na pewno słuszny wniosek, który powinienem brać pod uwagę, że faktycznie to może nie jest dla mnie, ale no Pan Jezus upadał kilka razy, ludzie upadają i wstają. No ten lipiec to tak naprawdę będzie walka roku w środku wakacji, najprawdopodobniej gdzieś w Trójmieście. Zrodziłeś to od razu w poście, wszyscy to widzieli, Argo Arena. Toy City, no. więc spoko. Tam oczywiście mój rywal się zarzeka, że nie będzie rewanżu i ten. Powiem tak, kontrakty znamy, je realizujemy i się widzimy w lipcu. Czyli macie w kontrakcie rewanż podpisany, tak? Każdy tam ma to sklauzulowane indywidualnie, ale oczywiście, że tak, to jest bój rozpisany na dwie walki, prawda? Każda walka mistrzowska, czy w boksie zawodowym, musi być rewanż, a najczęściej są trójboje i myślę, że to byłby optymalny scenariusz, który chciałem osiągnąć, ale nie wiem, czy to jest możliwe w mojej sytuacji. Zwycięstwo z Kapelą w lipcu i potem walka, tak jak Ferrari Polak, trzecia bitka już, prawda? No limit, tak, i to już wtedy jest to. Ale to melodia przyszłości, nie chciałbym aż tak daleko odbiegać. W tym lipcu trzymamy się planu, że będziemy trenowali, walczyli i wtedy po prostu ograniczamy melanże, całe szczęście. Już spotkałem dziewczynę, która mnie pilnuje i nie będzie głupot w weekend szerzenia z mojej strony, tak, więc... mamy mercy, słuchajcie, obok być się z Dzień Kobiet. O właśnie, to może korzystając z okazji Ziemowit, złożymy życzenia kobietom. Słuchajcie, dla wszystkich kobiet wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń.
zdrówka, resztę chyba osiągną same. Tak. I wspaniałego mężczyznę u boku. Ja oczywiście składam życzenia, ale w pierwszej kolejności to mojej kochanej mamie i mojej kobiecie, a w drugiej kolejności wszystkim pięknym paniom, które nas zapewne oglądają. Dużo radości, dużo pogody ducha i mogę powiedzieć, że wszystkie moje koleżanki i wszystkie panie, które znam, wybaczyły mi już tę porażkę z redaktorem Kapelą i czekają na rewanż. Także pozdrawiam je, piękne panie. Dołączam się. Plus jeden. Kolejna sprawa. Jaś Kapela tak bardzo urósł po tym pojedynku. Słuchaj, no został wywindowany bardzo wysoko. Wiem, że dzisiaj jest premiera nawet jego odcinka z Kubą Wojewódzkim, który go zaprosił do siebie do programu. Jest delikatny żal, że to mogłeś być ty właśnie na jego miejscu? Kulisy tego jego angażu w programie Kuby Wojewódzkiego to zdradzę u ciebie. Ja regularnie nam rozmawiałem przez telefon z Kubą Wojewódzkim. On bardzo mocno wspierał medialnie naszą walkę. Kilkukrotnie pisał o niej w Polityce. Wielokrotnie z nim rozmawiałem przez telefon wcześniej na ten temat i to można powiedzieć, że ja wytargowałem z nim przez telefon, że zwycięzca tej walki idzie do niego, ale nie brałem pod uwagę, że to ten przedstawiciel lewicy tam pójdzie, więc tak, no to jest, powiem taki, wiesz co, tak jest przysłowie, pamiętam jeszcze ze studiów, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą i tutaj ten wiór w postaci kapeli poleciał, nie w to okno, które trzeba, ale wiesz, wygrał, ja nie mam prawa tam wstępu, nie mam zaproszenia. Niech on się cieszy ze zwycięstwa, na które zasłużył, wykonując te treningi, jednak miał trenera, ktoś tam się do niego przyznawał, wiesz, trenował, nie chcę mu w żaden sposób ujmować, wygrał zasłużenie, no i tak to się prezentuje w tej sytuacji. Sprawy walki i to, co się działo po, omówiliście u Mateusza, też nie chcę tego dublować, także bym chciał poruszyć inne tematy. Komentarz Krzysztofa Stanowskiego na Twitterze, który nazwał cię, że została ci rola lebioty na konferencjach. Klauna, który może dobrze zarobić. Dokładnie, tak? Dokładnie. Jak ty właśnie skomentujesz te słowa Krzysztofa, no, który trochę cię przekreślił? Cieszę się w ogóle, że Krzysztof Stanowski się zajmuje stanowisko w sprawie mojej walki, czyli tak naprawdę pierwsza w historii walka dziennikarsko-polityczna poruszyła wszystkich chyba najpoważniejszych publicystów. Przyjmuję z pokorą. Marcin Najman zawsze to robił. Tak, tak, tak. Coś sugerujesz? Nic nie sugeruję. No to tak. Pozdrawiam Dareczka, bo Darka lubię. I ten. I więc przyjmuję te słowa z pokorą. Co przyniesie przyszłość, to zobaczymy. Tak jak mówiłem, nie jedni już mnie skreślali, a ci, co po telewizji polskiej nie skreślali, to w Łodzi byli na walce, przyjechali mi kibicować. Także to koło fortuny się kręci cały czas i no i czekamy po prostu. No ja dałem ciała. Całkowity blamasz i nie ucieknę przed tą odpowiedzialnością w żaden sposób. Wielu ludzi też do mnie podbija na ulicy i na przykład mówi, mordo, no jak mogłeś, nie? Jak mogłeś, mówi, no, ale dobra, wariacie, damy radę w lipcu i wiesz, i się nikt ode mnie nie odwraca. Mi jest trochę z tym źle, ale no muszę to przetrawić i traktować to jako nauczkę. Nie jest to dla, nie traktuję tego w kategorii jakiejś życiowej porażki, która by mi blokowała ręce czy coś. Wiesz, ja planuję w życiu mieć piątkę dzieci, postawić dom, ogarnąć wszystko. No to wiesz, taka incydentalna akcja z kapelą, w której sobie zarobiłem sianko, to nie może mi jakby w ogóle głowy zamulać. Będzie się tłumaczył kiedyś synom. No na pewno i powiem tak, słuchaj, dlatego ty na imprezę nie jedziesz, tylko na trening jedziesz z mamą, nie? I tak będzie wyglądało. No tak, 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 no wiesz, dzieci się uczą na błędach ojców, prawda? Ziemowit, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ty, jak wiem, właśnie kiedyś byłeś tą, nie wiem, rozpoznawalną postacią, tak to nazwijmy, bo gwiazda to jest duże określenie. I wtedy mówiłeś jeszcze, to było w naszej rozmowie w Costa Cafe, że kasa na zakład poszła. Zaraz do tego też wrócimy. Masakra. Że ty w tym wszystkim się zachłysnąłeś. I mi się wydaje, że tutaj był drugi taki moment, gdzie ty trochę się zachłysnąłeś, bo ludzie cię pokochali. Ludzie cię bardzo lubili. Ludzie lubili te twoje potyczki słowne i właśnie chyba trochę się tym zachłysnąłeś. W ogóle jakby to też takie zjawisko, kurde. Nie byłem przyzwyczajony do takiej fali ciepłych i dobrych słów, bo często byłem krytykowany pod pręgierzem krytyki, byłem też jako publicysta o niepopularnych poglądach, byłem raczej zawsze krytykowany i musiałem jakoś bronić swojego zdania, ale w takim, wiesz, charakterze wojującym, a tutaj naprawdę z takim bardzo gładkim i płynnym wejściem w ten świat show biznesu mi się udało wejść i w pewnym momencie już po prostu straciłem hierarchię wartości w głowie, już poprzewracało mi się, gdzie jest czyli ten cudówka. Cel.
Tak, no, sodówka, dokładnie, odbiła, tak. Sodówka, no, dokładnie, sodówka odbiła, tak, no. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu, odbiła sodówka. Tak, tak. No, rozmawialiśmy. Mi się wydaje, że to jakoś tak poszło, kiedy się pojawiła ta postać tej walki z kamerzystą, kiedy już tak zacząłem, wiesz, zgubiłem te wątki takie stricte politycznie, a zacząłem już się jak bardziej rozpychać w tym świecie, a bardziej rozpychać w federacji. Jakoś tak jak poczułem ten vibe chwilowy, który miałem, ten fanbase, co mi jest, to wydaje mi się, że wtedy już tak rozproszyłem się i przez to jest taka kolej rzeczy, no ale to jest tylko i wyłącznie moja odpowiedzialność i moje nazwisko i to ja będę miał zawsze w biografii porażkę z kapelą, nie? Do końca życia, do końca życia. Właśnie. Mogę mieć jeszcze, wiesz, 100 zwycięstw, także... Ale ja też tutaj nie chciałbym tak bardzo umniejszać Jesiowi kapeli, ponieważ słuchaj, ja no... W żaden sposób ale nie, ale mówię, żeby to nie wyszło, że śmiejemy się czy coś, bo na mnie zrobił gościu duże wrażenie. Przygotował się, co widać było, pokazał charakter, szedł za ciosem i chyba też, bo mi się wydaje, że dużo osób umniejsza jemu przez pryzmat, że to tobie źle poszło, niż jemu poszło dobrze. Ja ci powiem tak, ja oczywiście przez porażkę z nim straciłem ogromnie, jeżeli chodzi o wizerunek i odbiór społeczny, ale muszę się z tobą zgodzić, że nie umniejszając mu, dużo osób obraża go tam od paralityków, w ogóle najgorszych, chodził na te treningi, poświęcił się, tak. Rzucił te papierosy, no i to wystarczyło po prostu, tak? To się rozwiązało w półtorej minuty. Ja też mówiłem, że ta walka nie wyjdzie powyżej minuty, tak? Też tak zakładałem, tylko mi takie obrotu sprawnie zakładałem. No i jego, ten przykład pokazuje po prostu, że praca popłaca w tym przypadku i ja straciłem, bo to ja powinienem się z takiej strony pokazać. On zaskoczył, po prostu poważnie potraktował te treningi, wierzył w siebie i dzisiaj jakby spija tego owoce. Błędy są tylko i wyłącznie po mojej stronie, ale to ja muszę te błędy zmazać z tej karty, prawda? Z tej tablicy, to ja muszę te błędy zmazać. No i ale mam do niego szacunek jako do zwycięzcy, mam do niego szacunek jako do rywala, który mnie pokonał, ale nie mam już do niego szacunku jako do kolegi z federacji, czy jako do publicysty lewicowego, bo kiedy ja tam zjechałem na tych noszach, mi tlenu zabrakło, on mnie tam obrażał w tych wywiadach, ja też przecież, on mnie tam próbował któregoś razu pocałować, nie uderzyłem go, następnym razem znowu rzucił we mnie jakimś brokatem, to znowu go nie uderzyłem, nie chciałem jakichś takich rzeczy robić, żeby na jego rękę podnosić, jakiś tam do niego miałem elementarny szacunek, a jednak wiesz, wygrał ze mną spoko, zaczął mnie tam obrażać w tych wywiadach, widziałem to potem, bardzo mi się to nie spodobało, od razu w ogóle zaprzeczył rewanżu, pierwsze co zrobił, to już on nigdy w życiu nie wyjdzie do rewanżu. A jak prawda? Ty byś z nim wygrał, chciałbyś z nim rewanżu, bo mi się właśnie wydaje, że nie chciałbyś się drugiej walki. Nigdy się nie dowiemy, jeżeli z nim nie wygram, to po pierwsze, a po drugie, kto by chciał rewanżu mojego z kapelą, gdybym wygrał? Wiesz, to jest takie pytanie, które moi znajomi z agencji PR-owej zadali, jak sprawdzaliśmy, jak to się można porównać zasięgi ogólne mojego nazwiska do samego odbioru wyniku i finału walki. No bo to można zmierzyć, co było większe, prawda? No to też oni mi powiedzieli, że Ziemek, ale to jak ty byś wygrał, to kto by chciał z nim rewanż? Kto by chciał oglądać ten rewanż, nie? No a tutaj się karta, wiesz, Dawid z Goliatem i prawda, niespotykany scenariusz, ale no tak jak mi dzisiaj powiedział Mateusz, to jest troszeczkę tak jakbyś zaczął wchodzić do serialu. Jesteś postacią w serialu, ludzie zaczynają cię oglądać, żyją twoim życiem, żyją twoimi problemami, żyją twoimi konfliktami i tak jak jest konflikt Ferrariego z Polakiem, który już trwa od lat, trzecia walka, no myślę, że podobny scenariusz czeka mnie i redaktora kapelę. Mówisz, że masz do niego żal po tych rzeczach. Nie, to nie chodzi znaczy, o to nie chodzi że, o żal, nie. Znaczy no żal, nie żal, ale chodzi mi o te wywiady. Dziwisz mu się? Po tym wszystkim, co mu powiedziałeś, po tym wszystkim, jak on też no, został delikatnie upokorzony w tych programach, na konferencjach. To był moment jego, to był moment jego wiktorii, chwały, kiedy mógł ci w końcu oddać. No rozumiem, dobra, no jakby ja się odsłoniłem, oddał mi, przyjmuję to sztywno, aż się odchyliłem. Nie no, przyjmuję to oczywiście, tylko mówię, że tak, wiesz, spoko, no teraz będzie rewanż, to też będę jechał do spodu, wiesz o co? A właśnie chciałem też się o to spytać. Tak, no tak, to ci od razu tutaj mówię, że już nie będzie żadnego tolerowania jego rzucania brokatem, jakiejś próby całowania mnie, kogokolwiek obrażania. Wtedy, co mu wypłaciłem pierwszego liścia na tej konferencji, to on się spłoszył, widziałem tam, potem chodził wydygany. Ja już potem przyjąłem taktykę, że nie będę tam używał w stosunku do niego agresji. To był błąd z tego, co widzę po czasie i koniec już agresywnego tematu. Na pewno nie będę odstępował nogi, jeżeli... Czyli all in. Tak, no... Wabank.
gramy już wtedy o honor i na pewno nie będę do niego już podchodził tak chrześcijańsko i tak katolicko, jak podchodziłem. Oczywiście, że, za nami. Jak zawsze, i ten się przyżegnam, ale widziałem w nim brata, którego mogę naprawić, a teraz widzę w nim wroga, którego muszę szybko wyjaśnić na macie i chcę zrobić, żeby jak najszybciej ten rewanż się odbył i jak najwięcej pracy w to włożyć. A propos jeszcze innych osób, pojawił się też komentarz Marcina Malczyńskiego odnośnie jakiegoś papieru, że latał. I też bym chciał, żebyśmy to poruszyli. Ja tam nie jestem żadnym prawilniakiem, nie lubię takich spraw, ale chciałbym, żebyśmy to poruszyli. O co w ogóle chodzi? Ja ci od razu powiem, Hubert, tam jest sprawa w toku, więc no comment z mojej strony. Okej, okay, w porządku. W porządku. No to zostawiamy. A jeżeli chodzi o tego Płaczyńskiego, tak? Bo to o nim mówimy. Marcin Malczyński. Ten, co się popłakał, jak Kubańczyk go kopnął dwa razy, tak? No przegrał po prostu. Stary Kubańczyk to jest maszyna. No to, ale popłakał. A ja nie wiem, czy on płakał, czy nie. No ale mi się wydaje, że płakał ten Płaczyński, tak? Widziałem jakieś zaczepki, ale no powiem ci tak. Walki chciałeś z nim chyba, widziałem. On ze mną chyba. Tak? No tak, no to przecież słuchaj, ja milczałem po porażce, bo musiałem chwilę odpocząć i tam byłem, wiesz, atakowany przez całą tą ekipę Mlekołaka, tego Nitro. Dalej tam jest ten Hermit z tą brudką Hobbit, Take Fun. No i ten Dziób Bocian i ten Płaczyński, jego brat. No to cała czwórka się rzuciła na mnie, widziałem gdzieś tam na Twitterze. Powiem tylko tyle. Zero atencji z mojej strony przy tych zasięgach wielomilionowych, które zrobiłem w trakcie promocji walki z Kapelą. Nie będę pozwalał, żeby się otaczali jacyś atencjusze, obrażali mnie. Widziałem tam w niewybrednych słowach na mój temat się wypadali, ale ja jestem ponad tym. To jest inna federacja. Odpowiadałeś im na Twitterze, widziałem. Na Twitterze tam parę rzeczy oczywiście odpowiedziałem, ale uznałem, że ze ślepym o kolorach to o czym mam rozmawiać. Oni wszyscy cztery nie są z Warszawy, prawda? Wrocław chyba są, wiesz? No to zapraszam do Warszawy tutaj. Siedzimy sobie z Hubertem na Placu Zbawiciela. Wszystko możemy przegadać, tak? Czyli nie... Nie, zero atencji, jakby wiesz, rozumiem, że całe Fame MMA, no bo to głównie chodzi o to. Wszyscy pionierzy Fame MMA, czyli Mlekołak, ten Nitro, Płaczyń. Czyli Nitro dopiero debiutuje na no Fejmie. No tak, ale jest frontmanem teraz, powiedzmy, nie? Jakby ma mieć walkę wieczoru, tak? Walkę wieczoru, no tak. To no to frontman gali. Gwiazda gali, frontman gali, nie? No ale nie jest prekursorem, no nie, Fejmu. No nie, jasne, ale na ten moment jest jedną z twarzy. Tu się chyba zgodzimy, no, no nie? No jest, na pewno. Ta cała banda jego przydupasów, ten kurdupel, Take Fun, no i ci dwaj bracia, ten Dziób i ten Płaczek, no to oni są wszyscy z Fame MMA i wiesz, zszokowani sukcesem marketingowym mojej federacji Prime MMA Show, wykorzystując moją chwilę nieobecności medialnej, sobie zorganizowali, wiesz, seans nienawiści, ale panowie, ja to czy tam śledzę, spoko, produkujcie się dalej, tutaj amerykańska dewiza, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, bo w świetle prawdziwego sukcesu każdy hejt jest przytarty tym wielkim sukcesem. Promujcie mnie, promujcie moje nazwisko, piszcie więcej o mnie. W porządku, więcej zarobię na pay-per-view na następnych galach, nie? Mówisz o sukcesie medialnym gali Prime MMA. Myślisz, że właśnie ta gala była sukcesem? Jeżeli chodzi o wszystko, o galę, o tą toczkę, wszystko? Uważam, że ja jako i debiutant w świecie freak fightów i jako dziennikarz polityczno-publicystyczny, który wchodzi w sam środek tego świata, uważam to za biznesowo, show biznesowo, marketingowo, PR-owo i medialnie za niesamowity sukces. A mówię to jako osoba od środka, która to śledziła od początku. Dla mnie naprawdę rewelacja ta pierwsza seria Prime MMA Show. Uważam, że było to robione świetnie. Ale wiesz, też moja walka z Kapelą była walką eksponowaną, więc ja jakby doświadczyłem wszystkich tych form promocji walki, tak, cage'y, no tak, face to face. My mieliśmy w ogóle jedyna walka, która miała dwa trailery, to była moja z Kapelą, bo to i ekipa Widemko robiła, pozdrawiam w wakacje. I taka ekipa jakiegoś spoko ziomka, zapomniałem już nazwiska, tylko pozdrawiam. To tak, dwa trailery mieliśmy. Art Visual, coś tam. Ale pozdrawiam cię, mordo. W sumie to wiesz, to tak jak ja bym się wypowiadał na temat Fejmu, ty na temat Prime'u, myślę, że to są mało też obiektywne opinie. Na to muszę się chyba wypowiedzieć. Nie, też kibice. Jasne. Tylko wiesz, ja mówię jakby, każda moja opinia jest zawsze subiektywna, bo jest moja indywidualna i jakby osoba, która doświadczyła tego ze środka, mogę powiedzieć, że jestem jak najbardziej zadowolony. Uważam, że wszystko tam było dopięte na ostatni guzik, jeżeli chodzi o moją osobę i Bartek Szczuba, z którym głównie współpracowałem. Jak najbardziej kciuk w górę, wszystko spoko, nie? Ale też duże jakby, duże wsparcie. No, czułem, że ta walka, że grają na nią też, nie? Inną promocję... Na co roku grali.
No, ja jestem w kontakcie z Adasiem, słuchajcie, Adaś żyje, wszystko jest w porządku, tylko jeszcze chwilę musi się tam uspokoić sytuacja i jak tylko się z nim będę widział, to na swój kanał wrzucę z nim wywiad, ale to jeszcze chwila, moment. Ja słyszałem, że ty wiesz, przez co Soroko nie wyszedł do walki, ty znasz całą tę historię. Tak. Jeszcze chwilka i będziemy kończyć. Nie, spoko, właśnie ten. Zaraz przyjdą dziewczyny, nas ogrzeją. Tak, no znam, ja jestem z nim w kontakcie, ale w żadnym wypadku nie jestem uprawniony do informowania tutaj o tych kulisach. To powie Adam, myślę, że u mnie w materiale to będzie z godzinkę trwało i po prostu on to zniuansuje, nakreśli, bo słuchajcie, życie nie jest czarno-białe, ma swoje odcienie szarości. Stifler też nie w porządku, atakował cały czas Soroko pod jego nieobecność, że ten stchórzył, to też nie było w porządku, bo zna Adama, wie, że Adam siedział 10 lat na N-kach z mordercami, to się Stiflera przestraszył w klatce, no to bądźcie poważni. Więc to też mi się nie podobało, ale to słuchajcie, chwila, moment i Adaś ten wypowie się, ja jestem z nim w kontakcie, na bieżąco rozmawiamy, więc chwila, moment i on jakby się wypowie u mnie na kanale, będziemy mogli to wspólnie obejrzeć, nie? Dobra, kolejna sprawa, już w sumie ostatnia i będziemy kończyć, bo już się ściemnia i zaraz zimno się robi. Wybory parlamentarne, chyba nie tak miała wyglądać ta zapowiedź, co? Chyba miało to wyglądać trochę inaczej. Widziałem, kartka była zapisana cała, a ledwo powiedziałeś jedno zdanie. Ta kartka to by naprawdę dopiero rozbiła rynek. No, cieszę się, że dałem radę to jedno zdanie powiedzieć chociaż, nie? Bo jak mi będą mówili, że ty się nie odzywaj, bo przecież po walce z Kapelą to zjechałeś na noszach, to będę mówić, zjechałem na noszach, ale jedną rzecz zdążyłem ogłosić o własnych siłach, nie? Nie, no to jakby już... Bo w przypływie chwili to było, wiesz, no ale powiedziałem, tak, no nie tak miało wyglądać, ale to trochę tak alegorycznie powiem, ale nie każdy pierwszy raz z dziewczyną musi wyglądać, prawda, jak z filmów dla dorosłych. Wprawy się dopiero nabiera. No i myślę, że tutaj też taki mały przykład, prawda? W czytaniu. Tak, jest w czytaniu. No. Dobra, Ziemowit, słuchaj, dziękuję bardzo za rozmowę. Trochę zmarzliśmy, ale myślę, że fajnie, że się spotkaliśmy, że pogadaliśmy. Dużo spraw przewertowaliśmy i co? No teraz trenuj i odzyskuj ten honor. Tak, no te resztki honoru, które tam pozostały do odzyskania, a potem dopiero będziemy mówili. Tak, no ja dziękuję oczywiście Hubertowi za możliwość swobodnej wypowiedzi, prawda, ustosunkowania się do tych wielu zarzutów, które się pojawiały w internecie w moim kierunku. I co, no już następny wywiad to po treningu zapraszam, czyli dajmy sobie trochę czasu, ja okrzepnę i widzimy się w lipcu. Widzimy się w lipcu, na razie. Dziękuję pięknie.